Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski i dzisiaj będzie tak krótko, trochę na temat, trochę może mniej. My się wydaje, że tematy będą bardzo wartościowe i trudne, może nawet kontrowersyjne. Zapraszam Państwa do zostania do końca, ponieważ na końcu będzie konkurs z nagrodami. Znaczy nie będzie konkursu, no trochę będzie konkurs. Konkurs będzie z nagrodami, a nagrodą będzie markowy produkt z roku 1930, tak. Postanowiłem dać Państwu, znaczy dać, właśnie będzie konkurs, ale taki rozsądny, każdy może go wygrać, więc zachęcam do zostania do końca, jak mówią youtuberzy. Boże, ja tego nie lubię, muszę to kiedyś wyjaśnić Państwu, dlaczego nigdy nie mówię, dajcie łapkę w górę, ale zostańcie do końca, napiszcie w komentarzu, ponieważ ja nie jestem youtuberem, ponieważ no, to musiałbym rozwinąć temat, muszę to rozwinąć szerzej. Ale dzisiaj opowiem na parę tematów takich Q&A-owych, ale nie dokładnie Q&A-owych. Bardzo wnikliwie czytam Państwa komentarze, chociaż muszę przyznać, w zasadzie wszystkie, że nie czytam elaboratów. Jeżeli ktoś napisał jakiś elaborat, tego zwykle nie czytam, ponieważ nie mam czasu. Przepraszam. Więc jeżeli tam jest miejsce na komentarz, a nie na przedstawienie swoich jakby spraw, uwag dotyczące kościoła w XVI-wiecznych Włoszech i Lucrecji Borgi i tak dalej. Ja te wszystkie sprawy znam. Nie bardzo chcę o tym dyskutować, nie w tym sensie. Po prostu uważam, że to nie jest temat, to nie jest takie forum. To jest, jakby to powiedzieć, spotkanie kanału zdrowego rozsądku i to jest wszystko. Muszę zamknąć jeden temat. Ktoś mnie zapytał, panie Robercie, dziękuję za tego posta, jaką mogę literaturę, jaką książkę dać córce, córeczce, żeby ją uratować od tego całego, żeby ją ochronić. Moja odpowiedź brzmi, żadną. Nie ma książki, która ochroni, no znaczy poza, może jak będzie starsza, dojrzała, będzie poza Pismem Świętym. To tak, ale my mówimy o takim potocznym, szkolnym pewnie rozumieniu. Nie ma w tej chwili sytuacji takiej, że dana książka, i nigdy chyba nie było, może coś zrobić, coś nie zrobić. Znaczy, ja miałem taką sytuację, kiedy w wieku 5 lat przeczytałem całego Dekalondona, te wszystkie tam białe kły, te inne, i do tego doszło, że stałem się w swojej psychice Jackiem Londonem. Ja nie byłem już małym Robercikiem Fryczkowskim, tylko byłem Jackiem Londonem. Do tego stopnia, że jak babcia mi powiedziała, że on się utopił, znaczy popełnił samobójstwo. To nieprawda akurat jest, ale ona nie wiedziała, no kiedyś nie było takiego dopływu informacji. To miałem takie sny, kiedy pływałem w głębi oceanu i kładłem się na dnie tego oceanu i patrzyłem na ten taki mrok. To już były takie filmy w telewizji Jacques'a Cousteau i mogłem to sobie wyobrazić. Więc ta książka mnie ukształtowała, książki Jacka Londona, na resztę życia. Stałem się takim nieokrzesanym traperem życiowym. Gościem, który jeździ 50-letnim samochodem. Gościem nieokrzesanym po prostu. No, ja takim jestem traperem życiowym może. No i tak mam. Po prostu nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. To mnie wtedy ukształtowało. Ale z perspektywy czasu myślę, że poza takimi jednostkowymi przypadkami, że w domu doktora medycyny było mnóstwo książek i dziecko było stymulowane od początku pierwszymi misiami, takimi czasopismami miś, które ja nawet pokazywałem narzeczonej chyba parę dni temu, te misie, które czytałem i których nie potrafiłem jeszcze skleić, bo mi ktoś nie pomógł, ale to było wtedy rozwojowo, uważam, że byłbym bardziej miał większą wyobraźnię, gdybym wtedy to sklejał. Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w ciągu, jak mówi, 3 lat, jak mówi ksiądz Kostrzewa, który jest wybitnym takim kaznodzieją, albo tak jak mówi pani psycholog, spotkałem kanał pani psycholog, która jest po prostu genialna. Jak się do niej przekonam, to Państwu ją polecę. Ona twierdzi, że pierwsze 3 do 5 lat jest najważniejsze. Ja twierdzę, że w wychowaniu dziecka najważniejsze jest pierwsze 5 lat. Znaczy wszystko, co we mnie jest dobre, wydarzyło się w ciągu pierwszych 5 lat. I wszystko, co we mnie jest niestety słabe, na przykład moje takie dysfunkcje społeczne, że jestem takim samotnikiem. To też się wtedy wytworzyło, bo na przykład nie chodziłem do przedszkola.
I te rzeczy takiej, wszystko miałem na własność i na wyłączność. Ja przez, no, do niedawna jeszcze, jestem z moją narzeczoną już jakiś czas i do niedawna, jak na przykład podeszła i mi coś zabrała z talerza, to ja tak patrzyłem, mówię, ale o co chodzi? Ona mówi, o jedynak, jakbyś miał czworo rodzeństwa, tak jak ja, to byś patrzył na to inaczej. Ale nie o tym, wszystko się wydarza. I teraz najważniejszy, nie ma książki, która ochroni dziecko wasze. Ochronić dziecko, moim zdaniem, może tylko proces. Proces, rozumiecie? Proces. Jeżeli jest proces, dziecko jest w procesie, to ten proces może żywić się dobrymi książkami, zaraz o tym powiem, ale ochronić może je tylko proces dążenia do prawości, czystości, mądrości, poznawania świata i innych takich rzeczy. Tylko proces. To tak jak macie super paliwo, macie samochód, który nie jeździ, stoi gdzieś pod drzewem i mówicie, nie jeździ, wlewacie super paliwo, no dalej nie jedzie. No spuszczacie paliwo wężykiem, wlewacie paliwo z formuły pierwszej, tam 100 zł za litr, dalej nie jedzie. Proszę Państwa, dopóki silnik nie będzie chodził, to nie zauważycie różnicy. Musi być proces, musi to dziecko być w procesie. Ponieważ w tej chwili, jak mówi ksiądz Kostrzewa, i powiedział to dość odpowiedzialnie, jest największy w historii ludzkości niszczący atak na dzieci. Niszczący i według mnie w pełni świadomy, bardzo udany. Na przykład dziecko, które dostaje w dzieciństwie smartfon, nie wytwarzają mu się tutaj połączenia między poszczególnymi obszarami mózgu. No bo nie. Pewne rzeczy, na przykład pewne rzeczy, które się nie wytwarzają, one już się nie wytworzą. Jeżeli ktoś dostał smartfona i jeszcze jak nie umiał mówić, to potem pewnie nigdy nie będzie sprawny werbalnie. Ale co my mówimy w ogóle o dzieciach? Ja wczoraj zauważyłem, że my w jakiś sposób okaleczyliśmy swoje koty. Mianowicie, już moment. O koty. Jak wiecie Państwo, mamy trzy koty, które kochamy. To jest Beatka, Marcin i Józek. Mają imieniny, urodziny obchodzą, normalnie jak to tego. I kupujemy im na każde urodziny tort z łososia i krewetek. I one są bardzo szczęśliwe. Mają takie ubranka i wozimy je w wózeczku. Nie, tak naprawdę chodzą cały dzień gdzieś tutaj po dachach. Tłuką się z innymi kotami, a wieczorem przychodzą do nas, najadają się i siedzą. I teraz te koty wychowaliśmy od małego, bo urodziła je kotka, której stworzyliśmy genialne warunki rozwojowe. I urodziła je kotka, urodziła pięcioro kociąt. Dwa kotki poszły do takiego domu dobrego, fajnego, bo nie byliśmy w stanie pięciu jakby utrzymać. Kotka poszła gdzieś, też znaczy zajęła się nią klinika weterynaryjna, nie że poszła gdzieś. Po prostu została przekazana klinice weterynaryjnej formalnie i znalazła dom, to też jest ważne. A my, trzy kocięta zostały z nami. I te trzy kocięta są karmione. Najpierw były tam takimi papkami, różnymi innymi rzeczami. A teraz są karmione tak, że jest miska. Na miseczkę taką podzieloną na trzy kładziemy karmę. Karmę. Dobieramy dobrą, fajną karmę. Aczkolwiek ostatnio kupiliśmy karmę na Allegro w puszkach. I ona tak cuchnie, że koty nie chcą jej jeść, a wybredne nie są. Odsyłamy. Ale kupujemy dobrą karmę w saszetkach, całe kartony i dostają rano i wieczorem jeść. I zobaczcie, kot siedzi tak, tu ma łapki, tu wychyla pyszczek, tak, tu ma uszka, tu siedzi, o tak, tu wychrzedł mi królik, kurna, nie kot. No dobra, no kot, dobra, miał, no dobra, kot. Ogon, taki będzie, to będzie widać, że to jest. I kot sobie je tak, że on przysiada tak, że ma łapki przed miską i sobie je. I to jest karma, takie grudki tam są z sosem. I te koty już teraz są dorosłe, widzieli Państwo jednego z nich. W zasadzie są już w pełni dojrzałe, w zasadzie kotka osiągnie niedługo dojrzałość seksualną. Taką. One cały czas tak są odżywiane, bo my wstajemy rano, liczymy, inwentaryzujemy koty, mówimy kici, kici, one się schodzą.
zawsze mają suchej karmy, też takiej granulowanej w opór i tą karmę im sypiemy, półtorej, dwie saszetki, zależy od tego, jaka jest pogoda, co robiły, czy jest zimno, czy ciepło. I wieczorem karmimy w ten sam sposób. I my nie widzieliśmy w tym nic złego. Aż to wczoraj. Wczoraj poszedłem do sklepu i kupiłem w pewnej bardzo popularnej sieci takie skrzydełka z kurczaka w takim pudełeczku z folią, bo chciałem to obrać, ofiletować i zrobić sobie taką sałatkę z kurczakiem. Niestety, te skrzydełka z kurczaka w sosie barbecue tak cuchnęły padliną, znaczy nie padliną taką, no wiecie, że wydęte były, ale to mięso nie dawało się, znaczy miałem odruch wymiotny, jak na nie, no znaczy nie było zepsute, było nawet dobrze przyprawione, nawet jeden kawałek zjadłem, ale pomyślałem sobie, jakie to jest, no straszne, nie dał rady tego zjeść. A więc wziąłem to opakowanie i wysypałem kotom na podjazd. Czyli leżały takie, wiecie, kulki, jak to są w KFC, ale tych skrzydełek, czyli skrzydełka były i te kulki. I wysypałem im to na ziemię, po prostu na nie ziemię, tylko na płytki na tarasie. I co się okazało? Że kot podszedł tutaj, usiadł w ten sposób, dokładnie, usiadł tu i obydwa koty, bo dwa były, nie były w stanie tego zjeść. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? My je zdeformowaliśmy edukacyjnie, bo my powinniśmy od dzieciństwa dawać im takie kawałki świeżego kurczaka, na przykład jakieś skrzydełko, rzucane gdzieś, żeby on to musiał rozszarpywać. Natomiast ten kot nie był w stanie tego zjeść, ponieważ nie był w stanie przytrzymać tego łapą. I on to łapał tak, a to odjeżdżało, brał to i odjeżdżało. Chwycił to zębami, ciągnął. Natychało za nim, próbował ugryźć, nie był w stanie, próbował to potem szarpać, tak szarpał, nie był w stanie, w związku z tym, że te koty nie łapią ptaków, bo musiałby tego ptaka po złapaniu wyrywać mu piórka, więc musiałby go trzymać, to tutaj się tego nie nauczył i teraz zastanawiam się, czy te koty nauczą się tego, czy jak ja będę kupował co jakiś czas jakieś surowe skrzydełka, załóżmy, i rzucał im celem dydaktycznym, to czy on się tego nauczy, ale wczoraj zrozumiałem, że ten kot nie był w stanie zjeść na standardy kocie bardzo dobrego mięsa, ponieważ pewnej umiejętności nie wykształcił i ta nieporadność, ta złość, jaką się złościły te koty, ciągnęły to mięso, nachodziły, a te kostki po prostu jeździły po glazurze. I tak samo jest z dziećmi. Jeżeli się czegoś nie nauczy, jeżeli nie wypracuje się pewnego procesu, który jest ważniejszy niż wszystko inne, bo proces to jest coś, co będzie działało całe życie, to proces dopiero można karmić książkami. Czyli jeżeli Państwo w dziecku wypracują proces, to potem bierzecie na przykład Orwella i czytacie codziennie dwie strony i mówicie, kochanie, a co dzisiaj zrozumiałaś z tego? No to nudne, ten pan z tą panią tak chodzą, dlaczego oni się tak ukrywają? No bo miłość jest w tych czasach była niedobra, bo miłość jest uczuciem wyższym, a system dąży do tego, żeby miał uczucia niższe. Tak, uczucia głodu, seksualne, strachu, dlatego nas straszymy, dlatego mapki pogody pokazywane są, dlatego to wszystko jest takie eksploatowane. Uczucia wyższe są cechą osoby ludzkiej, na przykład takie jak miłość, bezinteresowność i lojalność kochana. A więc miłość zawsze jest uczuciem trudnym i deprecjonowanym. I możemy wtrącić, że jak doszli komuniści w Rosji do władzy, to na przykład zdemolowali instytucję małżeństwa. Do tego stopnia, że to doszło tak, że po prostu w zasadzie Rosja się rozpadła, jeśli chodzi o struktury demograficzne i o struktury takie rodzinne, nie, bo w ogóle rodzina została zniszczona. O, to jest w ogóle. No tak, ale zobacz, wiesz, a co to jest miłość, tato? Zobaczcie, i bierzemy książkę, no to zależy jak patrzeć, bo słuchaj, jest miłość oblubieńcza, jest miłość rodzicielska, jest miłość na przykład tak, jakaś tam, to są po prostu różne rodzaje miłości. Inaczej kochasz tatusia, inaczej kochasz mamusię, inaczej pokochasz swojego męża. A mogę kochać swojego kotka? No widzisz, w przenośni tak. Może ten kotek być dla nas bardzo ważny, ale jest to raczej bardzo ważne, dobre przywiązanie, dbanie o jego dobrostan i radość z tego, że takie zwierzątko jest wśród nas, aczkolwiek w sposób formalny kochać kotka nie można, bo no, to jest relacja między bytem, który jest przedmiotem, tak, podmiotem jest bytem transcendującym siebie, a bytem, który jest kategorią.
dziecko może tego nie zrozumie, ale to mu się odłoży. Jak mi dziadek powiedział na przykład kiedyś, jak pytałem go, co to jest ubek, a on powiedział, to człowiek, w którym gnije dusza. Ja tego też nie zrozumiałem, ale po latach zrozumiałem. Ubek to człowiek, w którym gnije dusza. No, taki był mój dziadek. A pytam, zawsze mówił, a komuniści, pamiętaj, to nie ludzie. Ja mówię, jak komunista ma prawo jazdy, to też nie? I się rozpłakałem, mówię, nie. A jak dojeżdżę do pracy codziennie samochodem? Nie. To nie ludzie. Coś w tym miał rację. Coś w tym miał rację. Więc najważniejszy jest proces, a książki, które tu wrzucacie, są istotne z punktu widzenia procesu. I to może być Alicja w Krainie Czarów, to mogą być różne inne książki, to może być Listy Starego Diabła do Młodego, które jak młody człowiek pojmie, to nagle zrozumie działanie tego tutaj świata, na czym on polega, bo te listy są genialne. To może być Dolina Narni, to może być tysiące książek jest wspaniałych, które kształtują dziecko, ale dziecko musi być w procesie. Jeżeli jest wykształtowany proces, to każda książka w zasadzie, nawet słaba, jest dobra, ponieważ ja na przykład twierdzę dla przedsiębiorców szkoląc, mówię, zamówcie sobie jakiekolwiek szkolenie tu na wsi, bo nawet słabe szkolenie jest dobre, bo macie szansę zobaczyć, jak szkolą inni, jak jesteście szkoleni, co wiecie, czego nie wiecie i nawet pośmiać się później, zobaczyć, kto coś mówił. Każde szczotkowanie zębów, nawet słabą pastą, jest lepsze niż nieszczotkowanie zębów, no, powiedzmy inaczej. I teraz właśnie to, nie ma książki, którą można dać dziecku, żeby go ochronić, ale jest proces, który go chroni przed husarią, przed jakimiś ciężko zbrojnymi, obłąkanymi, ziejącymi nienawiścią ludzi, którzy mówią, że koło kliniki aborcyjnej nie wolno się modlić, nawet w ciszy. Nie to, żeby różaniec, ołtarz, żółte chorągwie, tylko w ciszy nie można stać i się modlić. Dlaczego? No bo aborcja jest orgazmem szatana. To 10. O, jaka rozbieżność w czasie. Więc tak to wygląda. Nie ma książki, ale jest proces. A proces można nakarmić książkami, filmami, wszystkim. Ale to musi być proces. Musimy poświęcić na to czas. Dobra, idziemy dalej. Ktoś mi napisał takie trochę brednie. Znaczy brednie, nie krytykuję, ale no takie no, że ja jestem trenerem, po co to mówię, bo powinienem, tak ogólnie to zbiorę, bo powinno mi zależeć, trener powinien być zawsze pozytywny. Gówno prawda. Trener jest jak szewc, jak glazurnik, jest to gówniany zawód, to jest babranie się w jakichś sprawach, które są często przegrane z założenia. Jest to naprawdę trudny zawód, wierzcie Państwo. No to jest bardzo trudny zawód. Ludzie coraz częściej w tej chwili zauważyłem, są mitomanami. Dużo ludzi do mnie dzwoni i potem okazuje się, że w ogóle sprawy, które mi dzwonią, to są w ogóle na miejscu już tam w Ciechanowie, Radomiu, zupełnie inne niż oni deklarowali przez telefon. Zmarnowany czas. I często są nierozwiązywalne już, nie? No to są takie rozmowy z ludźmi, jak ja bym poszedł teraz do dietetyka. O, schudłem znowu trochę. Do dietetyka i powiedział, wie pan co, tu idę z narzeczoną na wesele do znajomych w środę. Chciałbym schudnąć 16 kilo. No to dietetyk powie, co pan jest chory psychicznie? No i czasami mam takie zlecenia typu, proszę pana, bo tutaj ci nienawidzą tych, a ci nie lubią się z tymi. Niech pan coś zrobi. Pan tak zabawnie mówi, niech oni się polubią. A się okazuje, że na przykład jest przyjęty do pracy brat szefa, który jest alkoholikiem i szef mu robi terapię za pomocą tego, że i to jest duża firma, taka no kilkudziesięcioosobowa. Terapię, że on tam jest szefem marketingu, a on czego ten brat nie dotknie, to spierdzieli. I ludzie widząc to, że brat szefa jest jakby taką osobą niszczącą firmę, sabotują pewne procesy. No i wszystko tonie. A ten brat jest po prostu niezborny. Albo się nie umówi, albo nie przyjedzie, albo nie dojedzie, albo mu telefon się rozładował. Rozumiecie, to jest taki pan zawsze coś. Boże jedyny, to aż mi buduje we mnie agresję. Ja mówię, niech pan da pieniądze, żeby on go zatrudniła inna firma. Będzie pan płacił tej innej firmie i będzie git. Mój kumpel dzwoni. Natomiast chodzi o to, że on mówi, pan nie zna życia. No, znam na tyle życie, żeby wiedzieć, że tej firmy pewnie chociaż dobrze i życzę nie będzie. Więc mówię, że jestem trenerem, dlatego, że po prostu mówię, a to nie znaczy, że mam jakieś moce, że mi na czymś zależy, że ja mam potrzebę państwa przekonywania. Nie.
Jest coś takiego, że kolega mi dawno powiedział: mój Boże, jak ty tych wszystkich ludzi przekonasz? Nie mam zamiaru Państwa do niczego przekonywać, ponieważ w pewien sposób, i chcę to teraz bardzo wyjaśnić, mi nie zależy. Wyjaśnię Państwu, co znaczy zależy, nie zależy. Człowiek ma, to co teraz Państwu powiem, to zaczęło się kiedyś, już moment. O, szukam kartki papieru czystej. Zaczęło się kiedyś. Kiedyś poznałem piękną dziewczynę i ta dziewczyna powiedziała do mnie tak: Misiu, czy jesteś rozwodnikiem? Ja mówię: nie. A jakie to ma znaczenie, skoro my się bardzo lubimy, obwąchujemy, planujemy przyszłość? Ona powiedziała: widzisz, mam serce i rozum. I rozum mam od tego, żeby kierował sercem. Nie byłabym z tobą, gdybyś był rozwodnikiem. Pomyślałem sobie: Boże, jaka wspaniała, mądra dziewczyna. Cały nasz problem życiowy polega na tym, że my się na przykład zakochujemy. I to nie musi być miłość oblubieńcza. Na przykład zakochujemy się, ale podam różne przykłady. Zakochujemy się. Boże, jaka ładna, jaki przystojny, jaki fajny, jaką ma klatę, jakie ma cycki, jaka jest super. Zakochujemy się i kiedy już się wkręciliśmy i zainwestowaliśmy pewne rzeczy, to zaczyna się wypełnianie checklisty. Checklisty. I teraz zaczyna się wypełnianie checklisty. Moment, szukam nozeczka. I w tym momencie zaczyna się wypełnianie checklisty. Jak już jesteśmy zaangażowani, mieszkamy, jedziemy do jej rodziców i na przykład okazuje się, że matka jest wariatką, która chodzi z wieszakami na te wszystkie, nie opuszcza, mówi: ale nie głosowaliście na tego Karła z Żoliborza, prawda? Bo to obłąkany człowiek, on nam zagląda w macicę, prawda? Już mówicie sobie: kurde, balans, co ja wdepnąłem. Ojciec, przemocowiec. W ogóle miałem taką sytuację, że poszedłem gdzieś na randkę, dziewczyna mi zaprasza do domu w bloku, a tu drzwi rozpieprzone wejściowe. Tata alkoholik chciał się dostać, matka go nie wpuściła, więc on drzwi zniszczył. Normalnie rozbite wewnętrzne drzwi. Ojciec, nieobecny przemocowiec. Jakaś tam sytuacja niedobra. Oni po rozwodzie. Coś tam. I teraz zobaczcie, co się dzieje, że to nasza miłość, nasza energia rozbija się tak naprawdę na te wszystkie problemy, na te wszystkie kry wpada i tak dalej. Ja nie twierdzę, że na przykład dziewczyna, chłopak, który jest z rozbitego domu, jest na śmietnik. Nie. Ja twierdzę jedną rzecz, że my musimy zdać sobie sprawę, czy damy radę być de facto całe życie, czy mamy w sobie taką stabilność, terapeutą tego człowieka. Czyli powinno być z drugiej strony odwrotnie. Czyli to jest zły wariant, a nie zależy, to znaczy, że tutaj mamy listę i mówimy tak: czy ona jest z pełnej rodziny? Tak. A jeżeli nie jest z pełnej, to czy ja mam w sobie umiejętności werbalne, wiedzę, żeby de facto być jej wsparciem, bo będę wiedział, że jest labilna emocjonalnie, bywa agresywna, bywa niesprawiedliwa w ocenach, czy ja to wytrzymam? Czy jest coś tam? Czy jest coś tam spełnione? Czy chcę mieć dzieci? Czy chcę być na tej samej płaszczyźnie moralno-religijnej? Tak? I wtedy, kiedy jest checklista, to ja w tym momencie się zakochuję i wiem, że za 10 lat będzie może podobnie. Czyli nie zależy... Podam inny przykład może Państwu. Jestem na rekrutacjach i już widzę, wchodzi gość, siedzi ze mną dyrektor tej firmy, jak już najarany, jacy są fajni ludzie. Ja patrzę, że wchodzi jawny przemocowiec. Zaczynam z nim bardzo twardo rozmawiać, a gość, wiecie co robi? Zaczyna zaciskać tak sobie palcami, tak jak ja teraz, paliczki tak ściska. Kto normalny tak sobie zaciska do białego aż paliczki? Po czym zaciska sobie ręce o tak i robią mu tak chrup, chrup, chrup. Chrup, rozmawiając ze mną cały czas. Chrup, chrup, chrup. Sam myślę, a pierdziele. Po czym powiedziałem mu coś takiego dość kontrowersyjnego, ale nieobraźliwego. A on wstał i wyszedł. No i dyrektor firmy do mnie mówi tak: no i co pan zrobił? No przecież to był świetny pracownik, przecież mogliśmy go mieć, a pan go przepłoszył. Ja mówię: nie, proszę pana. To był świetny był dlatego, że panu poruje na wkładać. On był, do niczego się nie dawał, ponieważ to był przemocowiec. I teraz zobaczcie, ktoś chce pracownika i nie widzi tego wszystkiego, a potem ma problemy z pracownikiem. Albo ktoś robi checklistę
I dopiero potem się angażuje. I właśnie dlatego trenerowi nie wolno się angażować, bo on musi być chłodny intelektualnie. Ja na przykład bardzo się angażuję w szkolenia, ale to powiedzenie bardzo to mało. A na dzień dobry pytam, jestem trenerem o dużej wiedzy, mam takie i takie doświadczenie, robię to i to. Czy chcą Państwo dzisiaj i jutro nauczyć się czegoś nowego, fajnego, co Państwu pomoże w Państwa pracy? Jak mówią, nie panie, nikt nie ma na to czasu, podpiszmy kwity i wychodźmy, ja się nie angażuję. Nie mam zamiaru ich przekonywać. Jeżeli na dzień dobry jest, nie chcę, no to nie, to gościu nie. Ale jeżeli ktoś mówi, na przykład miałem taką sytuację, szkoliłem w 5 szkoleń unijnych, robiłem 5 projektów, wszystkie były wyłudzeniami. I babka, bo już późno, już zrobiło się ciemno, bo to było jesienią, powiedziała, proszę pana, a możemy jeszcze poćwiczyć te scenki sprzedażowe, bo ja bym chciała, bo otwieram zakład kosmetyczny. Ja mówię, oczywiście. Siedzieliśmy w budynku do nocy i oraliśmy. I nie powiedziałem potem, że proszę państwa, ja wczoraj pracowałem 16 godzin czy coś, czy wróciłem w nocy do domu. Nie, ponieważ właśnie na tym to polega, że jeżeli komuś zależy, to mnie też zależy. Jak komuś nie zależy, to mnie tym bardziej nie zależy. Nie może mi na dzień dobry zależeć, bo to zafałszuje mój obraz rzeczywistości i potem są poranione serca, ponieważ ktoś pokochał niewłaściwą osobę. Najpierw jest właściwa osoba, której można z ufnością pokochać. Najpierw kupujemy właściwy samochód zabytkowy, a potem cieszymy się jego jazdą, a nie robimy tak, jak na przykład zrobił to Motobieda, który kupił Warszawę, zrobił emocje, chciał ją mieć, wszystko było źle i mechanik mu to powiedział, a on dalej ją wyremontował i dalej ma Grata, tylko jest 50 czy tam 100 tysięcy lżejszy, a dalej ma Grata niefunkcjonującego. Właśnie o to chodzi, trenerowi nie powinno za bardzo zależeć. W tym sensie, że jeżeli komuś nie zależy, to mnie jeszcze bardziej nie zależy, bo mi nie zależy, żeby komuś zależało. Tylko jak ktoś mówi, niech pan mi to wytłumaczy, to ja się angażuję, robię wszystko, co jestem w stanie zrobić. Ale jak ktoś mówi, nie, to głupoty. Ja mówię, tak, głupoty. Koniec. Koniec. I tyle. Dobra, przechodzimy do konkursu, bo zostało mi 3 minuty. Czyli na dwie rzeczy mam nadzieję odpowiedziałem. Dzisiejsza nagroda to, proszę państwa, nie do końca. Mało się nie przewróciłem. Proszę państwa, mam licznik energetyczny firmy Siemens Halszke, najprawdopodobniej sprawny, zdjęty z funkcjonującego budynku, czyli to było 4-5 lat temu. Robotnicy to zdjęli i wyrzucili na taki kontener z gruzem i z odpadkami, bo wymieniłem w stajni instalację elektryczną, bo uznałem, że w stajni musi być dobra instalacja, no dziwaczne. No i wymieniałem instalację elektryczną i zakładałem nowe różnicówki i tak dalej. No i to wyrzucili. Na moje pytanie, mogę to wziąć? Powiedzieli, no wiesz, czyli dziwne, że oni nie czuli, że to jest jakiś zabytek techniczny. Siemens & Halszke. Wiedzą Państwo, znajcie pewnie Państwo tę firmę. Tak, macie rację, to jest ta sama firma, która w Auschwitz zakładała instalacje elektryczne. Proszę bardzo. I tu są plomby. Ja tego nie otwierałem, miałem to wyczyścić, założyć wszystko. Tu są wszędzie plomby, on na pewno działa. Siemens & Halszke z 1930 roku. Tu gdzieś jest to napisane, chyba w tym miejscu. Chyba działa, chyba jest trójfazowy, ale nie wiem. Jest na pewno pięknym zabytkiem techniki. Pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem tym. I teraz tak, jeżeli ktoś chce takie coś dostać, to, bo tylko jedno mam, to proszę napisać do mnie maila i mnie przekonać dosłownie jednym, dwoma, trzema zdaniami. I ta osoba, która mnie przekona, albo ta, którą lubię na przykład, albo ta, która jest sympatyczna, na przykład, to w tym momencie ja po prostu wezmę, zapakuję go starannie, włożę do paczkomatu, te kable, to wszystko. Zobaczcie, jakie te kable są fajne. One są w bawełnie z gumą. To są jeszcze przedwojenne, to jest wszystko przedwojenne. Te instalacje były przedwojenne. Tak wygląda to wszystko. Tu jest przewód ze smołą, a to jest chyba rurka ołowiana. Naprawdę. Komu to przeszkadzało? Z 30 roku licznik wyślę komuś, kto mnie przekona, że powinienem mu wysłać. Tylko nie piszcie elaboratów, napiszcie maksymalnie 3 zdania i jak uznam, że wam wysyłam, to poproszę tą osobę o numer paczkomatu i gratis wysyłam. Będzie u was w domku albo w warsztacie, albo zrobicie z tego program, albo cokolwiek. No na przykład pan
ten pan od tych staroci takich towary modne miałby duże szanse, bo jakby zrobił z tego, rozkręcił to i nagrał, no to byłoby fajny jakiś taki kop edukacyjny, a miałem wrażenie, że to trafi w dobre ręce. Więc licznik na Państwa czeka, to była ta nagroda. Mam nadzieję, że Państwu opowiedziałem, że najważniejszy jest w tej huraganowym stanie proces i procesu między rodzicem a dzieckiem nie zastąpi nic, a pierwsze 3 czy do 5 lat są absolutnie najważniejsze. Jak jest proces, możemy go nakarmić. I druga rzecz, jeżeli nam na czymś zależy, a nie jesteśmy mądrzy i trafia to na rusztowanie deficytów, to najgorsza jest taka rzecz, że miłość największa, najpiękniejsza, najbardziej namiętna spali się i zniszczy w konfrontacji z rzeczywistością, której nie potrafiliśmy docenić. Takie rzeczy są. No, na przykład moja koleżanka zniszczyła swoją rodzinę. Zniszczyła ją po prostu. Mąż czekał na nią rok, rozwiódł się, założył inną rodzinę. No, życie biegnie. A ona ma dwie córki. I teraz te dwie córki tak naprawdę to są bomby zegarowe. Bo one tykają i w pewnym momencie widziały wzorzec swojej matki, którą bardzo kochają. I jak będą mężatkami, to po paru latach powiedzą: moja mama wzięła rozwód, wynoś się, nie chcecie, prawda? Ponieważ w 70% powielamy te wzorce, które mamy, nawet jak są złe. I teraz mądry ktoś zada sobie pytanie, to jest córka z rozbitego domu. Czy mam tyle sił, kompetencji, wiary, siły osobowistej, żeby wziąć na siebie takie ryzyko, być ponadnormatywnie zaangażowanym, stworzyć absolutnie ciepłe warunki bytowe tej osobie, żeby czuła się bezpiecznie, żeby odeprzeć w przyszłości pewne zagrożenia. Czy w ogóle jestem gotowy do małżeństwa? To nie są bezpodstawne pytania, bo w przeciwnym razie w centrum Warszawy 70% małżeństw się rozpada. A to nie są łatwe rzeczy. Więc widzą Państwo sami, trenerowi, człowiekowi nie powinno zależeć tutaj, tylko powinien przefiltrować to przez filtr rozsądku i dopiero mu tu powinno zależeć. Jak ja bym był nauczycielem, to pewnie bym robił tak, że powiedział, kto chce za nic trójkę z historii. Proszę bardzo, ty, trójkę na koniec roku, do widzenia, idźcie sobie grać ping-ponga na świetlicę. Zostałoby 6 uczniów, a bym powiedział, a teraz zajmiemy się rzeczami, które wymagają nastawienia. Kto chce mieć 5? 2. Siadajcie tu i bym po prostu pracował z grupą na 2 poziomach. Level wysoki i bardzo wysoki. Bo taki jest tylko sens pracy. Nie ma sensu pracować z kimś, kto tej pracy nie chce. Będziemy i żar kanapki na lekcjach. To nie ma sensu. No ale pewnie nie zgodziłoby się na to. Dyrekcja szkoły by się nie zgodziła i kuratorium również. Tak to wygląda w praktyce. Życzę Państwu dobrego, udanego, pięknego dnia. To, że mówię, że mi na czymś nie zależy, to znaczy, że najpierw muszą wystąpić kryteria intelektualne, a dopiero potem w to, co zostanie i spełni te kryteria, jak w samochód zabytkowy, angażujemy się z miłością i pasją. Oj, 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 oj. Moja asystentka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Szanujmy czas, który nam pozostał.